lubi. Większość w tej grze to tylko zwyczajne pionki. To farsa, nie pasja zawarta w kontraktach. Może to jest dobre dla nich, niekoniecznie dla świata. Ekskluzywnie, nikt tego już tak nie robi. Większość w tej grze to tylko zwyczajne pionki. To farsa, nie pasja zawarta w kontraktach. Może to jest dobre dla nich, niekoniecznie dla świata. Jak powiesz im prawdę, powiedzą, że to hejt. Bo nie chodzi im o talent, tylko raczej o cash. Typ zaczął karierę, zakończył w top ten, a na koncie miał tylko jeden hit, Radia Z. Życie to poker, oni zwykły blef. Mówią o tej kulturze, a nie wiedzą, co to scratch. Nic nie szkodzi, nie mogą nam zagrozić. Pomimo tego, że syczą jak grzechotnik, setki winyli, lawina bitów. Na co dzień tsunami rymów i klasyka. To ulica perspektyw, przypływ energii. Kolaboracja leci, hejterzy lecą na deski. Po raz kolejny stilo, brudne jak Harry. I ten prawdziwy hip-hop, po który masz ciary. Więc posłuchaj, co mi podpowiada serce. Tak jak MF Doom reprezentuje podziemie. Oni pchają w kieszenie pazernie, niczym celnik. A media? Dają im status jebanej legendy. Więc powiedz, którędy jak nie własną drogą. Mainstream z hip-hopu dzisiaj robi disco polo. LWO nie dla mas, od dawna oczywiste. Wbijamy ekskluzywnie, jako DJ-a Volta Mixtape. I temperatura rośnie, jak pewnego razu w Queens. Bo oprócz rapu nie liczy się nic dla mnie. Bez samplera czuję się fatalnie. Ukradkiem do perkusy już tu ciacham sample. Nie po to by sławnym być, czy bogatym. Kocham muzykę, kocham rymy, nic poza tym. Hołd oddaję jak pono dla każdego dobrego zioma. Lub skres samplowany jazz, breaking otopiona. To ta stara szkoła, nieśmiertelna, jak nawika zip składowa, ej. Ekskluzywnie, nikt tego już tak nie robi. Większość w tej grze to tylko zwyczajne pionki. To farsa, nie pasja zawarta w kontraktach. Może to jest dobre dla nich, niekoniecznie dla świata. Ekskluzywnie, nikt tego już tak nie robi. Większość w tej grze to tylko zwyczajne pionki. To farsa, nie pasja zawarta w kontraktach. Może to jest dobre dla nich, niekoniecznie dla świata. Co się stało z muzyką z moich lat młodzieńczych, gdy każdy inny był od całej reszty. Styl, który ważniejszy był od pieniędzy. Wkurwioną gówniażerię nauczały życia wersy. Wiadomo jednak, zawsze wszystko musi się spieprzyć. Monopolizacja egzystencji i ludzkich perspektyw. Kolejna branża padła ofiarą węży podstępnych. Z uśmieszkiem wrednym, skurwiałym jak Roman Gierty. Tam kreowane są legendy rapu w kilka sekund. Imidże tworzone w pośpiechu, ale to szczegół. Ludzie bez żadnych reguł i ich pseudotalenty. Słuchają tego dzieciaki i kończą mu terapeuty. Przydałoby się tu więcej dawnych klimatów, więcej podziemnych składów i na nielegalach rapu. W społeczeństwie socjopatów niskie frekwencje. Tandetna rozrywka sprawia, że nie wiesz, kim jesteś. Destrukcja sztuki obrali sobie za cel. Kakofonia ostrzegał nas o tym OSTR. W życiu pełnym przeszkód, gdzie komercję czuć nawet w powietrzu. Wysyłam ekskluzywne brzmienia dla koleżków. Od miasta do miasta zostawiam ślad po sobie, jak pierdolony zaszkłasz. Faderatyzacja, raperzy jak szlachta. Się wożą, a nie wiedzą, że ich kontrakt to tylko zasadzka. Mam swoje lata i bagaż doświadczenia. Na razie jak Hades nie wynurzam się z podziemia. To ich farsa, nie pasja, forsa, nie talent lub wonders. Zagwarantowane emocje, pole bitwy jak Black Moon. Szacun jak Wu-Tang w zanadrzu. Mamy traków niczym cały bootcamp. Po prostu piszę teksty prosto z serducha. Przy